Nie wszystko w życiu idzie po naszej myśli. Na przykład ten filmik. Dlaczego? Przekonajcie się sami. Pytanie mam do ciebie takie. Jaką masz w domu choinkę? Czy jest ona żywa? A może jest ona sztuczna? Jeżeli sztuczna, to czy ze światełkami? Ja pokażę ci choinkę, jaką ja mam u siebie w domu od wielu lat. Poczekaj. Chwila, tutaj mam w worku na śmieci, co prawda. Ale dzięki workowi na śmieci ona nigdy nie będzie... Nigdy nie zbiera aż tak dużo kurzu, jak mogłaby bez tego. I z całego corocznego przygotowywania choinki zostaje nam tyle. Choinka jest już gotowa. I teraz możecie zadać pytanie, ziemniak, jak to jest? Przecież ta choinka nie jest gotowa. A gdzie są światełka? Otóż, jeżeli zobaczycie w tym miejscu, to tutaj jest włącznik i wyłącznik zarazem, bo w zależności od tego, czy włączysz choinkę, czy wyłączysz, to ona będzie się włączać albo wyłączać. Czy tak to można nazwać, że jak jest wyłączona choinka, to teraz to jest włącznik, jak będzie włączona, to wyłącznik? Może to trochę tragicznie brzmi. Ale jak ta choinka stoi w rogu pokoju i lecą kolędy z głośników, to w sumie aż tak źle nie jest. W spodzie choinki jest po prostu blenda kolorowa, która przechodzi sobie przez światełko i mamy światłowody jako jedne z frędzli, które wychodzą z choinki. No i choinka jest gotowa tak naprawdę do pracy. Może teraz przez całe święta być w naszym salonie i wprowadzać klimat świąteczny. Ale powiedziałem sobie, jak sami widzicie, tu jest pełno kolorków i różnych innych oświetleń. Nie mogę przecież pozwolić na to, żeby moja rodzina spędzała święta tylko i wyłącznie przy choince, która sama świeci. Choinka musi świecić wyjątkowo. A wy na grupie napisaliście: ziemniak, popatrz, jakie światełka gościu ma na ujęciu. Pomyślałem sobie, nie, ja muszę to zrobić. To też mój uśmiech na twarzy pojawił się ze względu na to, że na tym opakowaniu także jest uśmiech. Zobaczmy, co jest w środku. Środek to najdroższe na świecie, przynajmniej w moim odczuciu, bo droższych nie widziałem lampek choinkowych, lampki choinkowe. Kurt Adler 105L RGB LED Twinkly Starter Light Set za $90. A łącznie z shippingiem, handlingiem i tak dalej mamy $128. Po tym, jak zobaczyłem od was na grupie ten filmik, no to pomyślałem sobie, że rzeczywiście to jest coś, co warto sprawdzić, bo jest wiele osób, które chciałyby móc skorzystać z takiego setupu, a nie do końca wiedzą, jak można go skonfigurować, bo na necie za dużo na ten temat nie było. Przekonajmy się my. Więcej informacji na stronie twinkly.com. Strings, tak tutaj jest napisane. A co najlepsze, to z tyłu jest LED Works SRL Milano, Italii. A ostatnio byłem na lotnisku i zobaczyłem linię kosmetyków albo firmę, która zajmuje się kosmetykami, która, uwaga, nazywa się Pupa Milano. Czyli te LEDy mają coś w związku z tym. Dlatego są kolorki, chyba, tak mi się przynajmniej wydaje. Najdroższe LEDy, z jakimi miałem do czynienia, są to po prostu światełka stawione na przewodzie. Już pierwszą rzeczą, jaka rzuca nam się w oczy, jest to, w jaki sposób podłącza się te LEDy do prądu. Otóż, jak sami widzicie, ten przewód jest o tyle wygodny, że możemy spokojnie go przecisnąć przez małe otwory i zamontować dopiero kostkę z transformatorem. Dobrze mówię? No tak. Mam tylko jeden mały problem. To jest input 120 V. Nie ma 240. Ej, to ciunek, ja tego nie uruchomię nawet. Czy mamy jakiś zasilacz 24 V, 1 A, żeby to podpiąć na krótko? Sprawdźmy to. Ej, nie, no, 500 poleciało na LEDy. 500 to kosztowało? Nie, oceniaj mnie. Ale można, to są... Ale można przez Wi-Fi nimi sterować i mają LEDy RGB. Jeden dzień później. Jakby wam się zdarzyła kiedykolwiek sytuacja, że potrzebujecie wpiąć wtyczkę amerykańską z zasilaczem, który nie obsługuje naszego napięcia, to jest coś takiego jak transformator napięcia. Jest to takie coś, co jak się wyciągnie, to jest ciężkie. To jest transformator, wpina się naszą wtyczkę europejską, a można tutaj wpiąć 110 V i powinno działać. Tak, hop. I teraz powinienem podłączyć LEDy. Czy coś dzieje się? Gdzieś odpala, to tak jakby się nic nie działo, podpięte do prądu. Mignęło na zielono raz. Nic się nie dzieje. O! 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 Coś jest mocno nie tak. Widziałeś, że się świeciło. Wy też widzieliście? Czy możemy skończyć film? Snow. No i nie działa. A! To aplikacja tak zrobiła. Kropeczka, że reaguje na power, ale nic się więcej nie dzieje. Mapping. Nie może mi nawet zmapować. Ja nie mogę nawet odpalić żadnego trybu. Wam pokażę. Te lampeczki choinkowe mogą reagować na dźwięk.
i one powinny się tak zachowywać, ale teraz świecą tylko takie. Co jest nie tak z tymi lampeczkami? Tylko teraz ze wszystkich świeci się tylko jedna. Jedna taka, aha. Chyba nie pomogło. Kusi mnie, żeby to rozmontować i zobaczyć, czy po prostu nie ma jakiegoś zimnego lutu albo czegoś takiego. Tylko, że wtedy mi nie przyjmą tego na gwarancji żadnej. Na szczęście zapomniałem o obcięciu jednego paznokcia i teraz służy mi jako piórko do otwierania. Nie powinno się rzeczy podpiętych do prądu otwierać. Czyż w ogóle to pachnie nieładnie? A to jest na paskudzone, rany. Kto to lutował? 23,3. No to śmierdzi straszliwie, czujesz? Czuję teraz. Jak ja się przestraszyłem też. Prawda jest taka, że nic więcej nie jestem w stanie zrobić. Chciałem zrobić ciekawy filmik na święta i słyszałem, że poszukiwacz też ma ten zestaw, więc jeżeli on tylko zrobi swój filmik na jego kanał, co my tu mamy, to myślę, że będziecie mogli zobaczyć. Szybki update, dostałem info od poszukiwacza. Adam powiedział, że zamówił dwa takie zestawy, jeden z nich mu tak samo nie działa, tak samo się zachowywał. Wystarczy spojrzeć na to, jakie są oceny tego zestawu na Amazonie. Widać, że to jest fajny zamysł, ale wykonanie bardzo słabe, więc nie ma się co dziwić. U Adama ten jeden, czyli wychodzi na to z trzech zestawów, jeden działa i ten jeden działający ma Adam i odcinek u niego się pojawi w niedzielę. To tak. To bardzo fajny zestaw, ale bardzo niefajnie, że nie działa i teraz wam opowiem troszeczkę o polityce zwrotów na Amazonie, bo stamtąd kupiłem te LEDy, znaczy lampki, macie linka do nich w opisie. Wystarczy zgłosić, że z produktem coś nie jest tak, następnie dostajemy wszystkie automatycznie wygenerowane listy i tak dalej z adresami, fakturę zwrotną, opłatę celną. Trzeba spakować wszystko do środka i wysłać, mam czas, żeby doszła paczka do nich do 2 lutego. I akcja jest o tyle ciekawa i śmieszna, że dopiero wtedy w ciągu 7 dni zwrócą mi pieniądze za to, że mam przedmiot uszkodzony. Jeżeli teraz mamy święta, natłuk przesyłek i tak dalej, to może się okazać, że swoje 500, jakie wydałem, dostanę z powrotem dopiero za miesiąc albo półtorej. Niestety, no cóż, no to nie jest pierwszy filmik, który po prostu w pewnym momencie nie wyszedł, ale tym razem stwierdziłem, że po prostu wszystko dokończę do samego końca, żebyście wiedzieli, że czasami po prostu smutek wpada w człowieka i człowiek się nie cieszy, tylko się smuci, bo zapowiadało się ciekawie. Ja wszystko pakuję. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Podlinkuję wam tutaj, a co my tu mamy, gdzie ma się pojawić ten odcinek. Pojawia się także mój kanał, żebyście go zasubskrybowali. Zachęcam was serdecznie. Oraz dwa inne odcinki, które warto zobaczyć. Trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć.